Moje miejsce to program, w którym poruszamy tematy ważne dla lokalnych społeczności. Sukcesy, problemy, wyzwania i szanse na przyszłość. Duże miasta i małe gminy. Różne perspektywy, ale jeden cel – rozwój małych ojczyzn. Mariusz Mędycki, zapraszam na program Moje Miejsce. Dziś porozmawiamy o zdrowiu, o kolejkach do specjalistów, dużych inwestycjach w szpitalach, pieniądzach na opiekę zdrowotną i dostępie do lekarza rodzinnego. W studiu są już moi goście Dorota Chilik, wójt gminy Miejsce Piastowe oraz Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak zdrowie u Państwa? Bardzo dobrze, Bogu dzięki. Nie narzekamy, tak. No to znakomicie, to zdrowie to jest ostatnio temat numer jeden. Właściwie zawsze w naszym życiu było zdrowie najważniejsze, ale mam wrażenie, że po doświadczeniach z pandemią ono zyskało jeszcze na swojej wadze. Z tych wypowiedzi, które przytoczyliśmy mieszkańców naszego województwa, możemy wywnioskować, że jest takie rozróżnienie pomiędzy tym, jak oceniają lekarzy, a jak oceniają organizacje służby zdrowia w Polsce. Lekarze generalnie na plus, organizacja różnie to bywa. Niektórzy są zadowoleni, niektórzy wręcz przeciwnie. A jak to wygląda u Państwa w gminach, które no, chyba mają jednak duże problemy, jeśli chodzi o dostęp do specjalistów? Szanowni Państwo, gmina Miejsce Piastowe działa na rzecz, zresztą wszystkie samorządy działają na rzecz swoich mieszkańców, spełniając te najważniejsze potrzeby. Właśnie zdrowie jest najważniejszą potrzebą, a zwłaszcza dostęp do opieki szybkiej, nagłej, to jest podstawa. Dla mnie jako wójta rozwój ośrodka zdrowia w Miejscu Piastowym to był bardzo konkretny punkt w całej działalności. I powiem tak, z perspektywy 4 lat nasz ośrodek działa bardzo prężnie. Nie mieliśmy problemów ze specjalistami, nie mamy problemów też z lokalizacją czy z zakupem podstawowych urządzeń. Natomiast powiem Państwu, bo myślę, że każdy z pacjentów kojarzy nasze chyba najlepiej postrzegane usługi, jaką jest rehabilitacja. Więc jeżeli chodzi o rehabilitację, podczas COVID-u Narodowy Fundusz płacił nadwykonania. Niestety teraz mamy fachowców, mamy miejsca świetnie zorganizowane. I na przykład kontraktacja jest na bardzo niskim poziomie. W tym właściwie jesteśmy we wrześniu, a my już kontrakt wykonaliśmy na ten rok do czerwca. No tak to jest, że kiedy rozmawiamy o służbie zdrowia, to zawsze pojawia się wątek pieniędzy. Czyli jest ośrodek, który mówi Pani prężnie działa, tak. Są chętni, są pacjenci, są lekarze. Panie wójcie, jak to wygląda u Pana? Czy ten dostęp dla mieszkańców gminy Komańcza nie jest w jakiś sposób utrudniony, chociażby biorąc pod uwagę odległości? No, trzeba sobie zdawać właśnie sprawę, że każda z naszych gmin ma pewną specyfikę. No i gmina Komańcza 10 pod względem wielkości, 12 osób na kilometr kwadratowy. Rzeczywiście nasze ośrodki zdrowia, bo mamy dwa, jeden w Rzepedzi, a drugi 3 km od miejscowości Komańcza, no, są takim ośrodkiem pierwszego kontaktu. Stąd też wachlarz usług, jakie świadczymy, musi być na tyle szeroki, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne naszym mieszkańcom. Z tego tytułu też zatrudniamy na kontrakt 5 lekarzy, zatrudniamy na etat 1 lekarza, mamy 5 pielęgniarek, z czego 1 położną, 2 fizjoterapeutki, 3 pracowników gospodarczych, w tym mamy osobę, która jest sanitariuszem w karetce na 3/4 etatu. No i ta, jeżeli chodzi o ta karetka, no jest to taki jedyny przypadek w naszym powiecie sanockim, bo należymy do powiatu sanockiego, gdzie dysponujemy własną karetką sanitarialną. Z tego tytułu, że rzeczywiście ta dostępność jest na swój sposób ograniczona, bo mówimy o dużej gminie i z najdalej wysuniętej miejscowości do pobliskiego szpitala to jest aż 60 kilometrów. Również z tego też tytułu walczyliśmy o to, aby był 24-godzinny dyżur karetki, wyższa
warszawskiego pogotowia ratunkowego, co też jest. I takie zabezpieczenie jest. Nawet staramy się w taki sposób te wszystkie tematy organizować, żeby no, tak współpracować, czy to z bieszczadzkim tutaj pogotowym ratunkowym, czy łącznie z naszym ośrodkiem Zrywa, z dwoma ośrodkami, no, żeby te zabezpieczenie było i też w tym przypadku na przykład nie pobieramy opłaty od lokalu, gdzie ta karetka stacjonuje, czy również wdrażamy różnego rodzaju systemy, takie, aby sprawność była. Rzeczywiście no, problem finansowania pojawia się w tym momencie z tego tytułu, że tych pieniędzy wystarczy jedynie na to w tym momencie, żeby 99 praktycznie procent pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia to są środki, które są na wynagrodzenia dla wszystkie etaty, jakie tutaj wymieniłem. A natomiast koszty są reszta, znacznie wyższe. A właśnie, a reszta to musimy pokrywać w jakiś inny sposób, a mówimy tutaj energia, woda, no i również materiały biurowe i różnego rodzaju preparaty medyczne. I to jest jedyny sposób, jaki gmina może tak naprawdę zabezpieczać, odciążać podstawową opiekę zdrowia, te nasze dwa wiejskie ośrodki, bo nie możemy dopłacać. A mieszkańców jest niewystarczająca liczba. Dla gminy Miejsce Piastowe to są duże wydatki w skali roku? To znaczy nasz ośrodek na razie zabezpiecza się i działa sam dla siebie, ale już wiem, że mogą wystąpić takie potrzeby, że musi być ingerencja gminy. Na razie nie ma takiej nagłej potrzeby, ale na przykład właśnie, bo ja ciągle mówię, że jesteśmy świetnie zorganizowani, chwalą nas pacjenci i tak dalej, ale właśnie te kontrakty są za małe i za mało środków. No właśnie tak jak tutaj wójt mówił, woda, prąd, gaz teraz znacznie uszczuplają budżet i zwiększają koszty i nakłady, ale właśnie tutaj myślę też o tych kontraktach, aby też zwiększyć na przykład rehabilitację czy ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, bo też posiadamy poradnie specjalistyczne i ja już wiem, że jesteśmy uwolnieni, że będą te płatności, ale tak dla przykładu tylko powiem, że już teraz plan jest wykonany na 1 700 000, nie mamy podpisanych umów od początku roku. I tak naprawdę wykonanie w ramach kontraktu to prawie 1 000 000 zł, a 800 tysięcy to jest ponad. I koszty związane z wynagrodzeniami, z pracownikami musimy regulować sukcesywnie miesięcznie, bo przecież nie powiemy lekarzom czy pielęgniarkom, że poczekajcie, aż dostaniemy zapłatę za kontrakt, za nadwykonania. Tu jest po prostu... Dobrze, ale czy ostatecznie to jest tak, że samorząd dopłaca do tego, czy jednak nie. Te środki są zwracane i regulowane? To znaczy na razie samorząd nie wypłaca i jest to... Teraz jest naprawdę wielka logika logistyczna, taka łamigłówka i na razie jest to łatane, ale myślę, że byłaby ta płynność i ta menadżerska obsługa inna, w sensie takim, że nie myślelibyśmy już o tych problemach na przyszłość, bo na przykład ja już wiem, co się stanie, kiedy nie zostaną wypłacone nadwykonania, bo z tamtego roku niestety z rehabilitacji nadwykonania Narodowy Fundusz nie zapłacił, czyli 340 tysięcy zostało, a to jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo i teraz boimy się przyjmować tylu pacjentów, już się tworzą kolejki kilkumiesięczne, a był czas, kiedy rozładowaliśmy te kolejki, byli wszyscy zadowoleni, bo czas oczekiwania na rehabilitację był bardzo krótki, więc to jedno oczywiście, jedno zdarzenie finansowanie, ciągło, finansowanie tak, jest kluczowe. Panie wójcie, pan wspomniał, że gmina w takiej sytuacji musi szukać innych sposobów, żeby te wydatki pokryć, czyli jakich? No tak wspomnieliśmy tutaj, każda gmina ma swoją specyfikę. Jesteśmy w takim położeniu, że mamy mało mieszkańców. I daję taki przykład, że na przykład pielęgniarka położna powinna mieć podpisanych kontraktów na 6600, a u nas jest 1800. I tak samo mamy, jeżeli chodzi o pielęgniarkę szkolną. Powinno być 8800, a jest, sorry, przepraszam, tak, 880 pacjentów, czyli tych dzieci, a jest u nas w naszym przypadku tylko 300 dzieci ze wszystkich szkół, łącznie 4, tych dwóch, którymi zarządza gmina i tymi, co nie zarządza, czyli są stowarzyszeniowe. Z tego tytułu my brakuje
pieniędzy. Brakuje pieniędzy, ale też nie możemy podpisać umowy z pielęgniarką, na przykład na niecały etat, bo jest też ciężko, żeby ktoś dojeżdżał do gminy Komańcza, oddalonej 40 km od Sanoka, no po to, żeby kilka godzin spędzić w pracy. Dlatego musimy sobie radzić. I w naszym przypadku rzeczywiście te pieniądze, które dostajemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest praktycznie 100% na pokrycie etatów, aczkolwiek funkcjonowanie z ośrodka zdrowia staramy się w obecnej sytuacji przerzucić na gminę, czyli te koszty właśnie związane z utrzymaniem obiektu przerzucić na gminę, bo jest to jedyny sposób na dzień dzisiejszy, jaki możemy ten ośrodek, no żeby nie był sparaliżowany i żeby ten też szeroki dostęp, bo trzeba powiedzieć uczciwie, że to jest dość szeroki dostęp, nawet ta karetka sanitarna, no w tym przypadku no, otrzymujemy 2000 zł na kierowcę, a dokładamy 4000 na te 3/4 etatu. I skądś to musimy brać. Na koniec rozmowy jeszcze chciałbym, żeby Państwo powiedzieli o tym, bo wiadomo, jest dużo problemów, ale czy sytuacja się poprawia, czy jakby funkcjonowanie służby zdrowia w Waszych gminach, ale też pieniądze na to funkcjonowanie rosną, czy jest lepiej niż chociażby kilka czy kilkanaście lat temu? To znaczy, na pewno jest lepiej. Na pewno jest lepiej. Na pewno jest zabezpieczony szeroki wachlarz usług medycznych, czy właśnie tak jak u nas w poradniach specjalistycznych. I to na pewno jest taką pochwałą. I myślę, że też bardzo duża liczba pacjentów do nas przychodzi właśnie z tego tytułu. I bardzo nas to cieszy, bo właśnie dla każdego wójta czy burmistrza to jest ważne właśnie, żeby zabezpieczyć tą podstawową opiekę medyczną, podstawowe potrzeby ludzi właśnie wynikające chociażby tutaj właśnie z ochrony zdrowia, dostęp właśnie do lekarza, pediatry, do tak jak u nas chirurga. No jest tutaj też u nas przy SPGZ-ozie karetka, więc to też szybkość Panie dostępu. Panie wójcie, u Pana jak to wygląda z perspektywy czasu? No powiedzmy sobie uczciwie, no 16% ponad wzrosły zarobki, jeżeli chodzi o naszych medyków i obsługę, więc dla nich jest na pewno lepiej, a to też jest jakaś motywacja do pracy. Dostęp jest dość szeroki, tak już to powiedziałem. Problemy będą coraz bardziej się nasilały z tego tytułu, że nasze społeczeństwo, w naszym przypadku, naszej gminie się starzeje. Ono będzie wymagało większej atencji. Aczkolwiek trzeba sobie powiedzieć też uczciwie, że no, dofinansowania jest dużo, bo teraz będziemy starać się o modernizację ośrodków, jak również doposażamy w ramach Urzędu Gminy ośrodki zdrowia w najnowsze aparaty specjalistyczne, aby po prostu było lepiej, ze względu chociażby nawet na rehabilitację. Bardzo dziękuję za rozmowę. O inwestycjach.